Zdajemy sobie sprawę z tego, jak rozległym problemem dla Polski są odpady. Brak sprawiedliwych, jasnych przepisów skutkuje chaosem i zanieczyszczeniem środowiska. Dzisiaj pięć kolorowych pojemników w każdym mieszkaniu, kampanie edukacyjne tłumaczące co, gdzie wyrzucać, medialna narracja o segregacji ratującej planetę i wszystko to de facto po to, żeby uspokoić sumienie przeciętnego konsumenta, podczas gdy korporacje bez żadnych ograniczeń produkują góry odpadów. Wobec milionów ton plastikowych butelek, rękawiczek, jednorazowych opakowań, których produkcję dodatkowo napędził lockdown sektora usług i szereg obostrzeń sanitarnych, nasze kuchenne nawyki de facto no, straciły na znaczeniu. Eksperci przypominają, że plastik nie podlega realnemu recyklingowi i można jedynie wydłużyć jego cykl życia o rok do dwóch. Należy podkreślić, że recykling odpadów jednak może być opłacalny. Dzisiaj za sortowanie nie przysługuje żadna gratyfikacja, ale za niesortowanie można otrzymać wysokie kary. Koszt krańcowy produktów, to trzeba pamiętać, także koszt utylizacji ich opakowań, czym nie przejmują się dzisiaj na przykład najwięksi giganci rynkowi i korporacje. Indywidualne zachowania konsumentów tracą na znaczeniu wobec nieustannie rosnącej produkcji odpadów, który jedynie w 30 do 60 10% podlegają przetworzeniu. Sedno problemu tkwi w całkowicie chybionych unijnych kryteriach, które określają docelowy poziom procentowy recyklingu, zamiast bezwzględnych wartości wytworzonych śmieci. Nie istnieją de facto żadne regulacje zniechęcające korporacje do jednorazowych opakowań, a premiujące zastosowanie droższych, ale na przykład bardziej ekologicznych Rozwiązań. I mamy na to pewien sposób. Poprzez system kaucji za opakowania oraz działalność punktów i automatów skupowych umożliwimy dzisiaj Polakom drobne zwroty finansowe za sortowanie śmieci, jednocześnie nakłaniając producentów do bardziej ekologicznych decyzji w wyborze choćby opakowań swoich produktów. I kolejna rzecz, o której mówimy już od dawna. Polska nie może być śmietniskiem Europy. Postulujemy ustawowy zakaz wwożenia odpadów niemożliwych do przetworzenia z zagranicy, a wyjątkami mogą być takie produkty jak np. stal czy szkło, czyli te, które możemy przetwarzać. Postulujemy zmiany w duchu odpowiedzialności nadawcy, przewoźnika i odbiorcy, analogicznie do wymogów potrzebnych dziś do przewozu materiałów niebezpiecznych. Potrzebne zatem jest utworzenie systemu elektronicznego listu przewozowego skompilowanego z systemem opłat drogowych, pozwalający śledzić w trybie online przewóz danego odpadu, a także system dotkliwych kar uzasadniających wysokimi kosztami neutralizacji odpadów, czyli kary także dla przewoźników, odbiorców, a także nadawców w przypadku niezarejestrowanego przewozu odpadów, bo jest to odpad niebezpieczny. Stworzymy szereg możliwości wyboru przez gminy na przed sposobu naliczania opłat za odbiór odpadów, a także ułatwimy działalność przedsiębiorców odbierających odpady przez system zezwoleń na działalność. Dzisiaj przedsiębiorca, który chce odbierać odpady na terenie kilku gmin, musi w każdej z nich uzyskać osobny wpis do rejestru. Dziś gminy nie mogą w pełni także decydować o tym, jak naliczać odpady za odbiór śmieci. Ograniczone są do wyboru gotowego algorytmu i pomimo tego nie ma jasnych określeń dotyczących kompetencji poszczególnych organów, co de facto potrzebuje uporządkowania i już wiemy jak to zrobić. Postulujemy także możliwość łączenia zasad obliczania opłat zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami właśnie w imię interesów mieszkańców. To wy będziecie o tym de facto decydować w imię idei wolności do decydowania o swoim losie umożliwimy także wypisanie się z systemu gminnego naliczania opłat i odbioru odpadów pod warunkiem przedstawienia odpowiedniej umowy o takiej usłudze z odpowiednim przedsiębiorcą no gdzieś to trzeba wywieźć więc można decydować samemu Posiadacze pieców, nie wytwarzających na przykład popiołu i kompostowników także, będą częściowo zwolnieni z opłat. Uwzględnimy to, by takie możliwości poprzez poszerzenie wyjątków dla osób i rodzin wytwarzanych minimalnej ilości odpadów były dostępne.